Witam w kolejnym odcinku z serii War Thunder. Dzisiaj główny bohater filmu Misja Greyhound, czyli niszczyciel typu Fletcher. Jak wiecie, wyszła aktualizacja i już nie musimy się przedzierać przez tysiące kutrów, żeby dojść do jakiegoś konkretniejszego niszczyciela. No tutaj mamy ten Coastal Fleet, tak, czyli jakby flota wewnątrz... śródlądowa, o, powiedzmy tak. Jak widzicie, kończy się na 3.7 i jest to kuter dozorowy. Za to, jeżeli weźmiemy już flotę pełnomorską, to zaczynamy od Clemsona w drzewku amerykańskim, czyli już takiego niszczyciela. Może troszeczkę nie za dobrego, ale też da się nim pograć. Fletcher jest na 4.3. Uzbrojenie główne Fletchera to 5 wieżyczek z działami 5 cali, czyli coś koło 125, tak pi razy oko, 127 mm i mamy tak, pociski HE, których ja używam, pociski Common Shell, podstawowe, SP Common, Special Common Shell, efekt przebicia pancerza, tak jak i widzicie. No i jeszcze pociski wybuchowe z zapalnikiem czasowym. Ja osobiście używam tych, bo się najłatwiej podpala statki nieprzyjaciół. Dodatkowo mamy moździerz, który nie mam pojęcia gdzie jest. I zwiększenie zasięgu torped do o 3650 metrów, czyli razem wychodzi, że torpedy mają jakieś 9,5 km, dobrze pamiętam? O, mamy jeszcze bomby głębinowe. O, tego to ja nie widziałem. Dobra. Dodatkowo mamy działko 40 mm i kilka karabinów maszynowych. Tu jest jeden, drugi, po drugiej stronie są kolejne dwa, tutaj są dwa, a tutaj, tak jak widzicie, te działa 5 cali. Z przodu 2, z tyłu 3. Wszystkie mogą strzelać jednocześnie, mogą się obrócić oczywiście w stronę burty i możemy nawalać z 5 dział artyleryjskich. Ostatnio właśnie sobie skatowałem tą misję Greyhound z Tomem Hanksem. Patrzę, otwieram War Thundera, Fletcher. Mówię, no to muszę. No niestety, ale muszę. Trochę się namęczyłem, bo w ogóle jakby trzeba było się przyzwyczaić do tego, jak to się celuje, gdzie strzelać, w które miejsca, jak strzelać, gdzie, z jakim wyprzedzeniem, czy okręt płynie w naszym kierunku, czy przeciwnym. To wszystko trzeba się troszeczkę było poduczyć, ale jakoś tam przebrnąłem do tego Fletchera, no i mamy go! Przed tym, jak pójdziemy sobie do bitewki, bo to jest jedna, to są dość długie bitwy, takie nie aż tak bardzo jak powiedzmy czołgowe, samolotowe, że co chwilę coś się dzieje, to są bitwy takie dla wytrwałych, dla cierpliwych. Opowiem troszeczkę o tym typie, bo to jest typ Fletcher, to nie jest USS Fletcher, tylko niszczyciel typu Fletcher. Powiemy sobie troszeczkę o historii i potem przejdziemy właśnie do tych bitewek. Projekt niszczyciela klasy Fletcher powstał już w 1939 roku i miał zastąpić przestarzałe już troszeczkę niszczyciele klasy Potter i Somers. US Navy złożyło zamówienie na 175 Fletcherów, które miały być dostarczone między 1942 a 1944 rokiem i koszt jednego Fletchera wynosił na dane wtedy czasy około 11 milionów dolarów. Okręt osiągał prędkość do 36-38 węzłów, czyli na kilometry na godzinę na ludzki język będzie jakieś 65-70 km na godzinę, czyli całkiem sporo jak na takiej wielkości okręt. Niszczyciele tego typu przechodziły różne modyfikacje, zostawały dodawane 40 mm działka Boforsa, została dobudowana na przykład katapulta samolotów z kosztem jednej wieżyczki i jednej baterii torped, ale to nie były za bardzo udane projekty, dlatego wstrzymano je. Niszczyciele tego typu brały udział w bitwie o Atlantyk, ale i także w wojnie na Pacyfiku. No i w tym miejscu można przytoczyć bitwę w Zatoce Kula przy archipelagu, czy tam w archipelagu Wysp Salomona w czasie II wojny światowej. Kto wygrał w tej bitwie, trudno powiedzieć, jest to taki no, niejednoznaczny wynik, bo Japonia straciła dwa niszczyciele, Stany Zjednoczone straciły lekki krążownik, no nie do końca wiadomo, kto tu wygrał. Ale wracając do głównego bohatera naszego filmiku, w tej bitwie brały udział USS Nicholas, O'Bannon, Jenkins, Radford i wszystkie właśnie były to niszczyciele klasy Fletcher. Wracając do filmu z Tomem Hanksem,
Fletchera o nazwie Greyhound nie było. Pewnie był konwój XH-25 bodajże taki był w tym filmie, ale tam nie uczestniczył żaden niszczyciel o nazwie Greyhound. Także jest to wyimaginowana jakby, no, że tak się wyrażę, postać filmu. Niemniej jednak film bardzo fajny, mi się podobał, Tom Hanks zagrał bardzo fajnie, jak zresztą zawsze. Film oczywiście jest dostępny na internecie, można go sobie obejrzeć. Na portalu, no wiecie jakim, zaczynającym się na C, kończącym się na A, a w środku, no nie będę mówił, bo na pewno już wiecie. Także polecam film i przechodzimy do bitewki. Zatoka Irlandzka, tu już moje chłopaki strzelają, wiem, że to tam mało to efektywne jest. Ale to może zrobimy inaczej. Siup. I ładujemy tego gościa. Ale trafienie jakieś. Może coś tam trafi. Wszyscy blisko są w sumie. 6400 metrów. Teraz 7 sekund będzie spadało. O, dostałem, fajnie. No. O, mielizna. Jak mnie przykro. Ale ich tam jest, ja pierdyka. Masakra, ile ich tam jest. O, ten już zaczął płynąć. Dobra, tutaj 3700 metrów. Wyspa, zajebiście. No, śmiałem się z gościa, ha, 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 ale śmieszne. Ja pierdykam. Dobra, zatrzymaliśmy się, fajnie. Cała wstecz. Ale coś tam trafi. O, proszę. Ale dobrocił. Jednostka zniszczona. Pięknie. I tu. I jeszcze raz. Dobra, dobra, bo kurde, rufą uderzy i będzie lipa. Może jakoś tutaj. O, asysta. Metrów. Tak to wygląda, dobra, ok, trochę w prawo. Ładujemy do gościa mniej więcej tak jak płyniemy. Do wszystkiego co mamy. Znowu mielizna? Dobra, to skręcamy sobie w prawo. No, chciałem popłynąć tam, gdzie są te B i C, ale widzę, że tutaj większość na naszych się trzyma, dlatego tak zrobimy. Będziemy podpływać do tego cypelka i dopiero przystaniemy tam. Na razie obserwujemy, co tam się dzieje. Na razie nic nie za bardzo. Żeby artyleria pokładowa sobie ładowała do samolotów. To się wszystko zmienia.
całe te góry, masywy się tu. Dobra, 2/3 albo 1/3 naprzód. Samoloty, tak? Tak, samoloty, zobaczcie. Ładować do samolotu, tak jest. Dobra. Tu. Tak, tu. Jednostka zniszczona. Dobra, to teraz do samolotu nawar. Do samolotu. No, czemu tutaj kurczę? O, krytyk może być. Alarmowa naprzód. Dobra, stop. Podpłyniemy sobie delikatnie. O, kolejny jakiś cel. Weźmy tak. Podładujemy do gościa. Mamy 3 działa do tego, spokojnie. Może tak, o, trochę niżej. To za wysoko będziemy ładowali. Może nawet tak, o. Okej, trafienie. Teraz pewnie z 2 dział tylko nawalamy. Straciliśmy. 1/3 naprzód, nie za szybko. Znowu samolot. Jednostka zniszczona? To nasz? Nie wiem, dobra. Opór gaz. No dobra, może 2/3. Albo 1/3. Ładujemy do gościa. Nie wiem co to jest, ale ładujemy. 4700 metrów, może być nawet tutaj. A, straciliśmy już. Dobra. Może też sobie puścimy dymy. Stopuj się tak lekko pod kątem. Ładujemy tutaj. Albo tu, może być tutaj też. Wcale nie jest prosto. Naprawdę nie jest prosto, kurczę, działać tym niszczycielem. Szczególnie, że wokół samoloty. To my żeśmy zostawili, tak? To my, dobra. Normalno naprzód. Futry. Nie, to nie futry. Trochę lekko pod kątem jeszcze, żeby wszystkie działa ładowały do niego. Okej. Trafienie. To niżej teraz. Dobra, może być asysta. Gasimy pożar. Skąd dostajemy? Tam, stamtąd, tak? Nisko. Z lewej? Prawej. Zielonego pojęcia nie mam, skąd dostaję. No. Ładujemy jeszcze raz. Byle nisko. Dobra, zniszczony. A musimy się teraz ukryć, bo tu jest resp. A, chyba, że... Nie, to nie, na pewno. No, ugasimy się, dobrze. Może podpłyniemy sobie na C w dymie. Alarmowa naprzód.
Samolot, samolot, patrz. Dobrze, chłopaki, są, dobrze, dobrze. Wszyscy przed nami jest? Nie, okej. Okay. Myślę, że możemy tamtędy popłynąć sobie. O. A bo nie, tędy będzie bezpiecznie, bo trochę już jesteśmy uszkodzeni. 39% załogi mamy. A do tego może, co? Do tego, halo? Nie? Do tego lepiej? Dobra, co z tym chłopem, który tam był? Samolot? Nie wiem. Chyba samolot. Jeszcze raz dymy sobie puścimy. No okej, spoko. Tam coś, nie, coś wybuchło. Przedział. Wyhamujmy. A może i nie? Dobra, nasz. Ciekawe jestem, jak tutaj popłyniemy, to czy będziemy mieć gościa na burcie, żeby strzelać do niego. No, sprawdźmy, sprawdźmy, coś tam jest. Jednostka zniszczona. Kamuluj. Ciekawe, czy się zmieścimy. Dawaj do niego, dawaj do niego. Tutaj dawać, strzelać, strzelać, strzelać. Panowie, strzelać. A jeszcze coś płynie. Bomby, bomby ja nie lubię. Samolot zniszczony, bardzo dobrze. Słyszałem utopiony samolot. No dobrze, dobrze. No, ma pewne mankamenty ta gra, ale jest ogólnie spoko. Dobra, jeszcze raz namierzamy. Ładujemy. Trochę trzeba będzie w lewo skorygować. Nisko, nisko. Wiem, że mieli z nas, spokojnie. Everything is under control. Trochę jeszcze niżej chyba. 300, może być. 10 metrów, to jak uderzymy, nic się nie stanie. Dobra. Opór gazu może na B. Ciekawe, czy wtedy... opuści pojazd? Jak się opuści pojazd? No co ty? Czemuż to? Nie no, przecież ja już wypływam. Trochę rysujemy, ale trudno. Dobra. Trzecie naprzód i jelo. Na B. Może coś tam da się uzupełnić. Nie wiem co, ale może jakąś załogę? Nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, jakby to miało wyglądać. No bo rozumiem w czołgach, tak, że przychodzi jakiś tam, nie wiem, czołgista i okej. A tutaj, nie wiem, na łodziach by mieli podpływać.
tam jest kolejny samolot. Dobra. O, coś jest na B, płyniemy na B. Fajnie wygląda, powiem wam. Jak to napiernicza. No ładować, ładować. Oj. Coś mi tu się nie podoba. Ładować, ładować, ładować do niego. Mam nadzieję, że nie miał torpedy, bo byłby bardzo nieprzyjemny. Dobra, co tam jest? A co to jest? No uciekaj, uciekaj. Trafienie, ale to chyba z dział pokładowych. No, chyba go odstraszyłem. Dobra, nasz. Ustawimy sobie tak, żeby tylko samoloty naparzać. Cała wstecz. Co tam jest? To jest tam ten mały? Lepszy oddział. No,